Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, jak co roku, zorganizował imprezę pod nazwą Ziemniaczane Harce, która z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników i widzów. Można powiedzieć, że obecnie ma już charakter wojewódzki. Współorganizatorem harców było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Dzisiaj reprezentuję pana starostę Józefa Jodłowskiego i w jego imieniu, z uwagi na to, że niestety nie mógł uczestniczyć w tym dniu z państwem w tych obchodach, chciałbym przeczytać kilka słów, które kieruję do państwa z tej okazji. Szanowna pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni. Ziemniaczane Harce są jednym ze znaków firmowych miejscowości gminy Lubenia, ale także doskonałą formą promocji powiatu rzeszowskiego. Coroczne spotkania służące podtrzymywaniu i pielęgnowaniu tradycji uprawy ziemniaka dzięki państwu wciąż zyskują na swej atrakcyjności. Z każdą kolejną edycją raczą nas państwo wciąż smaczniejszymi potrawami przygotowanymi na bazie tego warzywa. Słowa uznania kierujemy do organizatorów za trud przygotowania tego wydarzenia oraz do uczestników imprezy. Udowadniacie państwo, że kultywowanie rodzimych tradycji może być sposobem na życie. Ziemniaczane Harce to również nie lada gratka dla mieszkańców tej części powiatu rzeszowskiego i przybyłych gości. Zadbaliście państwo o to, by ciekawie i mile spędzić czas, a przygotowane przez państwa stoiska promocyjne będą z pewnością cieszyć się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że przez wiele kolejnych lat będziecie państwo wspólnie kontynuować to dzieło, znajdując sobie coraz szersze grono przedstawicieli różnych środowisk. Niech zatem okolice te słyną z uprawy ziemniaków, a ich lokalni producenci rosną w siłę. Z poważaniem podpisali pan Marek Sitarz, wicestarosta rzeszowski, i pan Józef Jodłowski, starosta rzeszowski. Głównym punktem programu był konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków. Zgłosiło się 16 uczestników, głównie kół gospodyń i stowarzyszeń. Każda grupa przygotowała minimum 4 dania. Thank you.
Po ocenie jury dania w błyskawicznym tempie zostały spałaszowane przez widzów. Okoliczni rolnicy mogli się również zapoznać z nowymi odmianami ziemniaka. Wystawę przygotował Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W części artystycznej wystąpiły m.in. zespół muzyczny Pasjonaci, Młody Duch z Górna. Wszystkie szyby to Maria, bo marzy masło i szyję to Maria, a z tą dziewczyną kłopot jest za długi. Wszyscy razem Marina, 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 nie spotkasz dziewczyny jak ta. Marina, 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 jest szybka i zwinna jak wiatr. Jeśli nie ucieknie, zgrabnie się, kręci, zawsze ma najlepsze.